Dzień dobry kochani, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam osoby urodzone 3 lutego. Z okazji Waszych urodzin, moi drodzy, wszelkiej pomyślności Wam życzę. Dużo zdrówka, dużo pieniędzy, bogactwa, oczywiście też tego wewnętrznego. Wspaniałych ludzi wokół Was, rodziny, bliskich, znajomych, przyjaciół, też partnerów. Dla tych, którzy są samotni, no to oczywiście spełnionej miłości, partnera, partnerki takich odpowiednich dla nas, dla Was, z którymi będziecie szczęśliwi. Tak, żeby Wam się po prostu, kochani, darzyło, aby się wszystko działo dla Waszego najwyższego dobra, abyście tutaj mogli też wzrastać duchowo poprzez te swoje życiowe doświadczenia. Tego Wam życzę, natomiast przechodzimy za chwileczkę do przekazu z kart. Ja już tutaj kończę tasowanie. Słuchajcie, kochani, dla 3 lutego mam też taki przekaz dodatkowy, a mianowicie, gdybyście chcieli tutaj w najbliższym czasie sobie coś takiego narzucać, typu jakieś na przykład, no nie wiem, diety, jakieś takie sztywne jakieś ramy, wokół których chcielibyście budować swoją codzienność, żyć według jakiegoś takiego ustalonego planu, schematu. No, bardzo mi się to kojarzy właśnie z jakimiś dietami, ze zmianą stylu życia i tak dalej, i tak dalej. Albo ktoś ewentualnie, czekajcie, bo mi spadła karta, ktoś ewentualnie chciałby Wam coś narzucać właśnie tak odgórnie, to nie wchodźcie w to, nie dajcie sobie czegoś narzucić, bo nie będziecie w stanie jakby tutaj się podporządkować, się wpasować w to. Nawet jeżeli Wy sami sobie tam narzucicie z góry, że będę na przykład przechodzić na taką i taką dietę, to może przez tam 2-3 tygodnie funkcjonować. Natomiast jeżeli Wy będziecie sobie tutaj narzucali coś na zasadzie takiej, że ja muszę to robić, no to może Wam się zacząć taka postawa buntu. Bo zasadniczo nikt nie lubi, jak się mu coś narzuca. Czyli jeżeli na przykład ktoś planuje zmianę trybu życia, na przykład zmiana diety, to po prostu może zróbcie sobie takie ogólne założenia, że eliminuję powoli słodycze na przykład z mojego jadłospisu. Staram się pić dużo wody, jeść dużo owoców, warzyw, jak najmniej przetworzonych potraw. Nie jem na przykład fast foodów i tak dalej, i tak dalej. Ale niech to nie będzie, powiedzmy, jakaś konkretna dieta, zwłaszcza dieta taka bardzo restrykcyjna, która zabrania tego i tego, pod żadnym pozorem jeść nie można, tylko i wyłącznie możesz jeść to czy tamto, bo jeżeli to będzie takie bardzo, bardzo restrykcyjne, to właśnie może się tutaj bardzo szybko zrodzić takie poczucie buntu. Czyli raczej na zasadzie takiej, żeby starać się sobie nie odmawiać zbyt wiele, tylko robić to stopniowo i z taką przyjemnością. I też na przykład, jeżeli mamy na coś ochotę faktycznie, no to po prostu pozwólmy sobie na to. Raz czy dwa razy w miesiącu, w tygodniu, jak tam chcemy. Ważne, żeby sobie właśnie tutaj nie wprowadzać jakichś takich surowych restrykcji, których my nie jesteśmy w stanie dotrzymać. I to nie chodzi tylko o diety, to jest tylko taki przykład, wydaje mi się najbardziej klasyczny, ale tu może chodzić o wszystko, o rzucenie palenia, o na przykład ukrócenie relacji z toksyczną osobą, o niepoddawaniu się na przykład mobbingowi w pracy, no tysiąc różnych rzeczy, które nam na co dzień po prostu w jakiś tam sposób szkodzą i my chcemy je wyeliminować z naszego życia. To róbmy to po prostu z głową, róbmy to stopniowo. I teraz zobaczymy sobie, co jeszcze tutaj dla Was karty chcą przekazać. Szóstka mieczy, czyli rzeczywiście tu może być zmiana jakiegoś myślenia, pójście po rozum do głowy, tak bym powiedziała, bo jest arcykapłanka i jeszcze mamy sąd ostateczny. Tak, Wy tutaj rzeczywiście dosyć mocno zmieniacie swoje życie. To może być takie wychodzenie ze starych nawyków, to może być wzrost świadomości, wzrost intuicji w jakiejś kwestii i podążanie drogą tej intuicji, czyli na przykład ktoś intuicyjnie czuje, że szkodzi mu towarzystwo jakiejś tam osoby, albo że szkodzi mu na przykład konflikt, że ten konflikt tak naprawdę dotyka nas wewnątrz, że powoduje, że w nas kumulują się negatywne emocje, no i ktoś postanawia po prostu tutaj przeprawić się na ten drugi brzeg, do osoby na przykład, z którą jesteśmy skłóceni. To jest też oczywiście tylko przykład, bo tu mogą być różne sytuacje. Ktoś tutaj po prostu wyciąga rękę, zyskuje taką mądrość, że
życiową, bo sąd ostateczny też może oznaczać właśnie pojednanie, czyli eliminujemy z naszego życia właśnie to, co nam do tej pory nie służyło, przeszkadzało, niszczyło nas w jakiś sposób od środka i po prostu wspinamy się na jakiś taki wyższy stopień wtajemniczenia, czyli nie narzucając sobie oczywiście niczego, bo to jest głos intuicji, to nie jest coś, co my sobie narzucamy, to ego może nam co najwyżej coś narzucić, natomiast intuicja nas zachęca do zrobienia czegoś, ponieważ to jest dla nas po prostu dobrym, to jest dla nas lepsze niż dotychczasowa postawa. Też ktoś może na przykład wyjeżdżać w celu uzyskania jakiegoś tytułu zawodowego na przykład, jakiegoś stopnia naukowego. Może ktoś tutaj właśnie też przechodzić na emeryturę zasłużoną i na przykład też przeprowadzić się gdzieś w jakieś spokojniejsze miejsce, żeby sobie tutaj spokojnie cieszyć się tą zasłużoną emeryturą. Też tak może być, kochani. Ktoś może na przykład mieć jakieś problemy natury zdrowotnej, wyjechać w celu leczniczym, no i po prostu pozbyć się tej choroby, bo sąd ostateczny też może być takim właśnie wyzdrowieniem. Tutaj mamy jeszcze dla Was poradę: cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. No właśnie, tutaj myślę, że przede wszystkim to jest w niektórych sytuacjach takie też schowanie dumy do kieszeni. Może być właśnie poświęcenie czegoś, co nam już nie służy, no dla czegoś lepszego, dla czegoś wielkiego w naszym życiu. I to tak naprawdę coś może być dobrą rzeczą, ale nie jest po prostu dla nas, tylko dla nas jest przeznaczone coś zupełnie innego. Czyli mamy na przykład, dajmy na to, całkiem niezłą pracę, ale no, nas ta praca nie pociąga, my się czujemy w niej źle, czujemy się wypaleni, natomiast intuicja pcha nas gdzieś ku jakiemuś zupełnie nowemu, zupełnie innemu zajęciu. I w momencie, kiedy się poddamy tej intuicji, pójdziemy w tym kierunku, no to czujemy się tacy wyzwoleni. Czasami potrzeba do tego cierpliwości, żeby też tak wewnętrznie dojrzeć do pewnych zmian, ale ja myślę, że u Was to dojrzewanie to już jest taki proces schyłkowy i już tutaj za chwileczkę rzeczywiście będzie w fazie końcowej, czyli będziecie mogli rzeczywiście już się skądś wyzwolić albo pójść ku czemuś, co Was tutaj w jakiś sposób właśnie z czegoś uleczy. Sprawi, że pozbędziecie się tego, co Wam po prostu nie służy w taki naturalny zupełnie sposób, bez jakichś nacisków, czyli cierpliwie do przodu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich gorąco. Jeszcze raz życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, pa, pa.